Witajcie. No już za sterami Ursusa. No niestety nie miałem okazji wam nagrać innych prac, bo nie ja je wykonywałem, a zajmowałem się w międzyczasie czym innym. A tutaj przerzucał najpierw to siano, co pamiętacie, co kosiłem zetorem. Ojciec to przerzucił, no i później to zgrabił. No ja i dzisiaj, jak widzicie, już prasuję. Zipa dobrze wam znana, Ursus też. No a prasowałem sobie już 12 bel. No idzie ładnie, nie ma żadnych problemów póki co. Jedyne problemy to temperatura. Mam ustawioną, widzicie, klimatyzację na maksa. A i tak nie wyrabia, bo dzisiaj jest taki upał na podwórku, prawie 40 stopni. No ale co zrobić? Nie dość, że niedziela, to trzeba pracować, bo jutro burzę. A mam tu do sprasowania jakieś 7 hektarów. No to co wykosiłem, no to prawie 8 hektarów było. No i co? No i prasuję. Dobra. Jeżdżę trójką terenową. Nasza zgrabiarka nie zgrabuje tak mocno jak te stare gwiazdowe. No nie robi takich warkoczy, wiecie, i to siano jest dosyć rozbite i luźne i bardzo dobrze się presuje, no i można dosyć szybko jechać jak ze sipmą. Ale ja na nią nie narzekam, nie psuje mi się. Robi to, co do niej należy. Więcej krytycznie nie będę tutaj oceniał. Baloty są zbite i według mnie właściwie, jak dla mnie i na moje użytek. Na razie wysprzęguję sobie go, żebym wałka gdzieś nie połamał. To różnie bywa, wiecie. Co zauważyłem? Jak się obwiązuje tą presą, trzeba uważać na to. No gdzie tu jedziesz? Kurde, tu dziur tyle, że na dwójcą muszę jechać. Wracając do tego obwiązywacza. No jak już zaczynamy obwiązywać, to należy trzymać duże obroty, tak z 1500 obrotów, no żeby nam obwiązywać się nie zatrzymał, bo muszę na ręcznym przytrzymywać. No ja w ten sposób sobie dobijam belę, jak widzicie, a o 1000 obrotów. Przy każdej zmianie biegów sobie przystoję, no, zbiję trochę bardziej tą belę. Co do obwiązywacza, no trzeba dosyć szybko, muszą być dosyć duże obroty, aby on prawidłowo naciągnął tą siatkę i pociągnął tą rolkę ze sobą. Bo jak są małe obroty, to widziałem, to nie bardzo chce się wciągać tą siatkę. O, jeszcze połowa czerwonego jest dopiero. No ja tak staram się maksymalnie do tej połowy czerwonego, bo później już zrywa co chwilę te śruby. Dobra, no coś mi ciągnie. Wczoraj też prasowałem, 30 bel naprasowałem. No za dużo nie było tej roboty tam, ale też bezproblemowo, nic się nie psuło. Dobra. No i trzeba podać dużo materiału, widzicie? Siatka poszła. Około 5 sekund trzyma, no tak 5 sekund. Lepiej nie trzymać nie krócej niż 5 sekund. I nóż obciął siatkę. Ja owijam dwa razy belę siatką. Kiedyś owijałem 4 razy, bo mechanik mnie wprowadził w błąd, że nie da się więcej, nie da się zmniejszyć, a jednak się da.
No trudno, no nieświadomość moja. No trudno i teraz sobie muszę to odbić. Później zrobię sobie krótką przerwę. Będę czyścił prasę, żeby czujniki obczyścić. No i bardziej takie wiecie, miał miejsca, które odłożysk, może pójść ogień czy coś w tym stylu. Gaśnicę mam w razie czego za sobą z tyłu. Samochodową, ale mam. Ale wolę nie dopuścić do tej sytuacji w ogóle. I czasem kontroluję, czy coś się tam nie dymi, wiecie sami o co chodzi. Chociaż nowy sprzęt nie powinno, ale różnie to bywa. A jeszcze, że jest wszystkie łańcuchy są w smarze i na tym smarze jest kurz, to jakby to się zajęło ogniem, to ta belarka by się spaliła dosłownie chwilę. Aha, ja też robię takie, wiecie, wyszykowanie maszyny. Nagrywałem to, niestety nie nagrało się przez temperaturę. Kamerka mi się zawiesiła, myślałem, że się nagrywało, nie nagrywało się, no i trudno. No ale no, to były takie normalne, wiecie, rzeczy. No trochę mi tam skoczyło tego materiału. Muszę poczekać, aż przemieli go, bo nie chcę tych śrub wymieniać dzisiaj w tą temperaturę, to jest tragedia. Mówię wam. Wyjść tam na zewnątrz. Coś strasznego. Dobra, nie dobijam, ponieważ kupiłem jakąś kijową siatkę, szczerze przyznam się. I przy obwiązywaniu dwa razy przy dobrze mocno zbitej beli lubi pęknąć. Więc wolę jakoś tam na maksa nie dobijać. Zresztą, szczerze mówiąc, nie znam jeszcze granicy tej presy. Śruby głównie zrywały mi się na zielonce. Wiadomo, materiał mokry. Jest, bela jest. Materiał mokry. To i łatwo o przeciążenia gdzieś na wałku. Zwłaszcza, że wałek też już będę musiał krzyżak wymieniać, bo na uwrociach telepy mi się cały ciągnik. Dostaje gdzieś, wiecie, trzęsienia, no drgań i no trzęsie się. O, możecie po lusterku zobaczyć, na niskich obrotach wałek. Ale co zrobić? Mogłem, w sumie nie pomyślałem, bo mogłem wziąć wałek od kosiarki, bo on jest ciutkę dłuższy. No co z tym sprzętem? No. Muszę przygazować, zauważcie, żeby ciśnienie oleju się zwiększyło, żeby wyłączyć wałek czasem. Takie to życie. Czytam wasze komentarze. No staram się na wszystkie odpowiedzieć, nieraz mi YouTube dziwnie pokazuje, raz mi pokaże komentarz, raz mi go nie pokaże. No niestety za dobrze szło. No jestem ponad więcej niż połowa pola. No i co, no ukręciłem za wielkiego balota, no i zerwało mi śruby. Bo wywaliłem tego balota, później go i tak spresuję, wiadomo. Ale no jak zwykle. Poszły śruby tutaj na tym. Śruby przeciążeniowe. Tak. Na wałku mam duże śruby, więc tu się nie zrywają. Chociaż może i
Nie, tutaj nie jest zerwany. Nic. Ale nie mam śrub ze sobą. Tak pewnie pojechałem, że będzie git. No i widzicie, jeden balot przegiąłem i cholera jasna i poszedł. W cholerę poszły śruby. Nie były utwardzane, a... No, można byłoby mocniej te baloty zbijać. Oczywiście nie wszystkie tak wyglądają. Tu jechałem, widzicie, jest takie pochylenie, więc no, z tej strony elegancko, mocno zbitej. No tutaj widać więcej takich balotów, mocniej zbitych. No ale co, no zerwałem śrubę, jadę po te śruby, bo czas nagi, a trzeba coś zrobić. Kierowniku,